Dwukrotnie ostatni w kwalifikacjach, a w wyścigu było tylko nieznacznie lepiej. Robert Kubica jest po kolejnym bardzo trudnym weekendzie w serii DTM. No i właśnie na ten temat chciałem Wam dzisiaj parę słów powiedzieć, czy to w ogóle ma sens moim zdaniem. Będzie też o Sebastianie Vettelu i o jego bardzo trudnej sytuacji w Ferrari, ale mam dla Seba jedną radę. Zostańcie ze mną, zapraszam na kolejny ósmy bieg. Dwa weekendy z serią DTM już za nami. Najpierw panowie ścigali się na Spa, a w ostatni weekend na Lausitzringu i na ten tor też powrócą w weekend kolejny. No i niestety trochę nam się przypomniały te demony z zeszłego roku, jeśli chodzi o formę zespołu Roberta Kubicy i o to, jakie Polak zajmuje miejsca. W zależności od tego, kto jakie miał oczekiwania, no to mógł przeżyć naprawdę potężny szok po tym, co się działo w te dwa pierwsze weekendy, no bo nie ma co się oszukiwać, nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o Spa. Okej, pierwszy weekend mogliśmy znaleźć wiele rzeczy, które ewentualnie to jakoś mogły tłumaczyć. Drugi weekend na Lausitzringu, bardzo krótki tor, a ogromne straty w kwalifikacjach, no bo tak trzeba nazwać, ponad sekundę straty do zwycięzcy, do zdobywcy pole position i 0,4 do zawodnika przedostatniego, no to jak na serię DTM, która naprawdę jest bardzo ciasna, jeśli chodzi o te wyniki, no i też jak na tak krótki tor, no to to jest niestety katastrofa i niestety, ale trzeba to zacząć przyznawać i nie bać się tych słów, no bo tak to po prostu na Lausitzringu wyglądało. No i też wypowiedzi Roberta Kubicy w takim oficjalnym wywiadzie telewizyjnym po tej rundzie na Lausitzringu też były dosyć mocne. Tu przytoczę parę cytatów. Spodziewaliśmy się czegoś więcej. Od początku brakuje wydajności pakietu, przyczepności, prędkości. W kwalifikacjach szczególnie to jest dramat. No i to są mocne, ale szczere i prawdziwe słowa niestety, no bo w wyścigu okej, później jest szansa, żeby coś powalczyć, jest szansa na to, żeby parę pozycji zyskać i to się zazwyczaj Kubicy udaje. No ale nie oszukujmy się, to wynika tylko z tego, że rywale mają pecha lub są jakieś dziwne, nieprzewidziane sytuacje. Czystym tempem to wciąż jakby po takich kwalifikacjach ciężko jest walczyć o cokolwiek, startując z ostatniego rzędu. Gdyby to były starty nawet z końca pierwszej dziesiątki, no to tam już jest dużo większa szansa na to, żeby powalczyć, no i też po prostu na to, żeby mieć jakąkolwiek akcję na torze i znowu trochę w boju się sprawdzić i trochę sobie przypomnieć, jak to jest fajnie się łokciami gdzieś tam na torze przepychać, tym bardziej, że w DTM akurat ta walka jest bardzo, bardzo ciekawa i tak też było w tym drugim wyścigu, który oczywiście pokazujemy w Eleven Sports i tak będzie przez cały sezon. Robert Kubica powiedział też takie ciekawe słowa, że nawet na pierwszym przejeździe na testach w Jerez, czyli w grudniu, na pierwszym wyjeździe jechałem szybciej, nie znając auta. No i to jest wypowiedź, która nam pokazuje, jak zła jest sytuacja jego zespołu, który oczywiście działa w tych pandemicznych lub dla niektórych postpandemicznych warunkach. Nie no, pandemicznych, jakby nie było. No i nie może znaleźć jakiegokolwiek punktu zaczepienia, jeśli chodzi o ustawienie tego samochodu i tak naprawdę z weekendu na weekend nie mamy żadnej, ale to żadnej poprawy. Można gdzieś szukać jakichś pozytywów, może jeden za chwilę jakiś znajdę, ale generalnie no to sytuacja jest bardzo kiepska, no bo jak sobie spojrzymy na to, jak było na Spa, jak było na Lausitzringu, no to jest toczka w toczkę to samo. Tak samo niestety wygląda to porównanie między sobotą a niedzielą na Lausitzringu. Jak my po sobocie siadaliśmy z Mikołajem do studia po kwalifikacjach, no to zakładaliśmy, że jednak coś tam z samochodem się podziało nie tak. Coś tam z ustawieniami, jakieś poszło po prostu ryzykowne zagranie i być może w niedzielę jakby ta strata no już nie będzie tak duża, no jednak jakieś wnioski się wyciąga po tym. A niestety między sobotą a niedzielą sytuacja zupełnie się nie zmieniła i ta strata wciąż była gigantyczna. Zespół się uczy. No i w takiej sytuacji trudno też, żeby Kubica był w stanie zrobić jakąkolwiek różnicę i żeby ten jego proces nauki też był przyspieszony, no bo w zasadzie oni są wszyscy jak tacy, wiecie, pierwszoroczni studenci albo uczniowie podstawówki, którzy siadają, nie wiedzą nic i dopiero to wszystko sobie przyswajają, analizują, gdzieś dopiero po jakimś czasie potrafią wyciągać wnioski albo i nie. To
Czy to jest krótki czas, te dwa wyścigi? Odpowiem jak Robert Kubica. No i tak, i nie. No bo z jednej strony to są tylko dwa weekendy wyścigowe, z drugiej strony, no niestety, takie są realia wyścigowe i mamy, nie mamy 15 weekendów wyścigowych w tym sezonie, jeśli chodzi o DTM. Mamy ich 9, no i tu trzeba jakby działać całkiem szybko, bo ten sezon nie będzie trwał do stycznia przyszłego roku, tylko do listopada i jakby to nie jest, wiecie, to nie jest cały rok na to, żeby gdzieś tych popraw, gdzieś tych obszarów do poprawy szukać, no więc to brzmi bardzo, bardzo kiepsko. No i tak jak mówię o tych wyścigach, to przyznaję to też Kubica, że w wyścigu było trochę lepiej, ale tu dochodzi zarządzanie oponami, pod tym względem jest całkiem nieźle. Ale jak nie ma tempa, to za bardzo nie ma czego zrobić. No i to jest prawda, bo gdyby to tempo było choć troszkę lepsze, to spójrzmy na to, że jeśli chodzi o samą strategię i o to, jak z tymi oponami sobie Kubica radził w ostatnim wyścigu, no to dramatu nie było. I gdyby to był gdzieś start ze środka stawki, to tą jakąś dziwną ewentualnie strategią, przy założeniu, że zespół nauczy się też robić perfekcyjne pit stopy, bo to wciąż kuleje, no to jakby tym zarządzaniem oponami można sporo w DTM-ie ugrać. Widzimy, jak nie radzą sobie z tym jakby etatowi zawodnicy, którzy z dnia na dzień potrafią mieć diametralne różnice w zajmowanych pozycjach. Jednego dnia kierowca BMW potrafi walczyć o podium, a drugiego dnia nie może się zmieścić do dziesiątki. No i to są te szczegóły w DTM-ie, które są dosyć specyficzne i odróżniają tę serię od Formuły 1. No ale tak jak mówię, żeby mieć szansę w ogóle takie błędy też rywali wykorzystywać i gdzieś czerpać jakby korzyść z tego, że potrafi się zarządzać oponami i ma się ogromne wyścigowe doświadczenie, no to trzeba mieć maszynę, która jakkolwiek działa. Na temat tego występu w tych dwóch pierwszych weekendach wypowiedział się też szef całego projektu BMW w DTM-ie, czyli Jens Marquardt, który powiedział, że no tak, były problemy na Spa, to był trudny moment dla Kubicy, ale zobaczyliśmy pewien postęp na Lausitzringu. No, wiemy wszyscy, jak trudno jest pracować samochodem DTM. Potrzebują paru wyścigów, ale krok po kroku jest coraz lepiej. No, z tą końcówką się nie do końca zgodzę, no bo właśnie tak jak Wam mówię, tej poprawy za bardzo nie widać, no i można tylko trzymać mocno kciuki i gdzieś składać jakieś modły, żeby oni coś byli w stanie wymyślić, choćby na ten drugi weekend na Lausitzringu, który moim zdaniem będzie bardzo ważny dla takiego całego obrazu tego zespołu, no bo jeśli oni się ścigają weekend w weekend na tym samym obiekcie, no to liczę jednak, że będą w stanie te straty zminimalizować i ta strata, swoją drogą, jak to brzmi, słuchajcie, no naprawdę, że ta strata do przedostatniego zawodnika w kwalifikacjach nie będzie tak duża, albo że chociaż z kimkolwiek da się w tych kwalifikacjach powalczyć. No bo teraz, w ten weekend, to mieliśmy sytuację jak w Williamsie. No absolutnie nie było szansy z kimkolwiek powalczyć. No i znowu to jest bardzo smutne, bo mamy Kubicę, który wiemy, do czego był zdolny w wyścigach, w rajdach i wiemy, że jakby ta moc w nim gdzieś siedzi, tylko my ciągle nie możemy tego zobaczyć na torze, bo ciągle czegoś brakuje po stronie technicznej i za chwilę przejdę do tych opinii na temat Kubicy, które znowu się zaczęły pojawiać. No ale to jest trudna sytuacja i trudno się na to patrzy, choć same wyścigi DTM naprawdę uważam, że są ciekawe, bo tej walki jest sporo, te samochody są kapitalne, kierowcy też tam naprawdę nie są z jakiejś łapanki i dobrze się to ogląda i dlatego bardzo bym chciał, żeby Robert w końcu gdzieś był w stanie z innymi powalczyć i ja liczę na to, że w tym sezonie to się wydarzy. Kiedy? No niestety obawiam się, że trochę to jeszcze czasu może zająć. Gdybym miał szukać jakiegoś pozytywu na siłę, tak bardzo na siłę, no to bym powiedział, że to, że przejechali te wszystkie sesje, powiedzmy niemalże bezawaryjnie, no to jest jakiś plus, bo dużo kilometrów, bo dużo wiedzy. No ale też bez przesady, no jakby no to my operujemy teraz, wiecie, na jakichś takich dziwnych rejonach, jeśli chodzi o szukanie tych pozytywów. No i tak, no i pojawiają się opinie, słuchajcie, znowu tradycyjnie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, że Kubica się nie nadaje, że po co to w ogóle jest zrobione, że to nie ma żadnego sensu i ja Wam powiem tak, no ja trochę tych ludzi, którzy, no nie mówię hejterów, no bo jakby to wiadomo, że to jest inna bajka i to jest idiotyzm, ale takie wyważone opinie, które mówią, no słuchajcie, no ale znowu to jest kolejny sezon, w którym Kubica przyjeżdża, ostatni, dlaczego nie ma normalnego samochodu, nie, dlaczego został zrobiony cały projekt, w którym jakby nie wszystko chyba dobrze działa i jakby jaki jest sens w tym, że Kubica przyjeżdża ostatni.
Trudno się nie zgodzić z ludźmi, którzy jakoś nie siedzą bardzo mocno w wyścigach, patrzą tylko na nagłówki, gdzie się interesują sportem, patrzą na nagłówki i widzą Kubica ostatni, Kubica z dużą stratą, Kubica obrócony w zakręcie, ale i tak tam walczył o 13 pozycję. No, trudno nie odnieść wrażenia od ubiegłego sezonu, że coś się dzieje jakby źle z karierą Kubicy, jeśli chodzi o to, w jakich miejscach jakby jeździ i w jakich zespołach po prostu działa. Liczono się z tym, że będzie ciężko w tym sezonie, ale sam Kubica mówi, no, że to, co się działo teraz na Lausitzringu, nawet dla nich jest takim jednak negatywnym zaskoczeniem. No i oczywiście jakby świętym prawem kibica jest wątpić i zastanawiać się, jaki to ma sens. Oczywiście też pojawiają się opinie, jaki ma w ogóle sens to, że Orlen ładuje pieniądze w Kubicę. No tutaj akurat się nie do końca z tym zgodzę, że to nie ma sensu, bo jednak marketingowo wciąż każda firma w Polsce, w tym kraju chciałaby mieć Kubicę jako swoją twarz, nazwijmy to. Każdy chciałby móc wykorzystywać, znowu w cudzysłowie, Roberta do swoich działań marketingowych, reklamowych itd., itd. Jakby to jest rzecz, niezależnie od wyników, co by się nie działo, to wciąż jest człowiek, który jest jednym z najbardziej i tak pozostanie jeszcze na długie lata rozpoznawalnym sportowcem w naszym kraju i jedynym, niestety ubolewam nad tym jako człowiek zakochany w motorsporcie od dziecka, jedynym kierowcą, który od paru lat jakby jest na takim poziomie, jeśli chodzi o rozpoznawalność. Jest też Krzysztof Hołowczyc, to jest jakby od lat 90. No ale Robert jakby oczywiście no wyprzedza pana Krzysztofa w tym względzie, no bo też jakby osiągnięcia są trochę na innym poziomie i też inna jest jakby dyscyplina, tak? Ale oczywiście Krzysztof Chłopczyk to genialny kierowca, którego bardzo, bardzo, bardzo szanuję i w ogóle uważam, że to, że jest też taką osobowością też trochę medialną, zrobiło ogromnie dużo dla rajdów w Polsce i w ogóle dla motorsportu, no bo jakby przez lata się mówiło, teraz się mówi, o tam jedziesz szybko jak Kubica, kiedyś się mówiło, o to złoto, jak Hołowczyc jedziesz. I to jest kapitalne, no bo jakby te postacie gdzieś nam przenikają do takiego codziennego życia. Ale zapędziłem się, nie o tym chciałem mówić, więc tak, no ja widzę sens w tym, że jakby Kubica jest w projekcie Orlenu i jakby to ma pełne uzasadnienie. Czy sportowo to ma sens dla Kubicy w tym momencie, ten DTM? Myślę, że on spodziewał się trochę czegoś innego. Myślę, że spodziewał się, że nieco chociaż łatwiej będzie, ale wciąż jakby z tego, co mówi wielu kierowców, każda seria na wysokim poziomie, a DTM jest na szalenie wysokim poziomie, jeśli chodzi o technikalia, jeśli chodzi o poziom sportowy, każda seria czegoś cię uczy i każda seria coś ci daje. Nawet jak gdzieś się tam wleczesz niestety, za przeproszeniem, w ogonie, no to coś ci to daje. Oczywiście dużo więcej by dawałoby Kubicy, gdyby on się bił o czołowe miejsca w DTM-ie i dużo więcej dawałoby to kibicom radości, nie ma co ukrywać. No ale sytuacja jest taka, jaka jest, więc no, czy jest sens, żeby w ten DTM się bawić? Uważam, że jest. Wielka szkoda, że nie będzie tych samochodów w przyszłym sezonie, bo gdyby oni zechcieli kontynuować swoją przygodę na kolejny rok, no to wtedy miałby ten projekt jakby jeszcze większy sens, jeśli chodzi o czysto sportowe rzeczy. No a w tym momencie no to stoimy w takim trochę rozkroku, bo nie wiadomo, co się będzie działo w przyszłym sezonie. No i te wyniki są takie, że trochę nas sprowadzają brutalnie na ziemię, ale też nie można się załamywać. Ja liczę, że na pewnym etapie tego sezonu, co zresztą mówił Kubica przed weekendem na Spa, że na pewnym etapie oni mogą być w stanie powalczyć o jakieś wyższe miejsca, no tylko po prostu to jest bardzo mozolna praca. No zobaczymy jak ten trzeci weekend będzie wyglądał. Myślę, że on będzie naprawdę bardzo ważny. Zmieniam temat. Oczywiście zapraszam Was do komentowania i wyrażania swojej opinii w temacie Roberta Kubicy, ale też w temacie Sebastiana Vettela. No bo to też jest sytuacja, w której kierowca jest rozczarowany i zespół nie do końca sobie radzi z tym, co się dzieje na torze i poza nim. Smutno się na to bardzo patrzy, no bo zobaczcie, że mamy wypowiedzi szefa Ferrari, który mówi, że w 2022 roku dopiero nie będą w stanie walczyć o zwycięstwa. Pinotto mówi, na przyszły rok nastawiamy się na walkę o drugie miejsce. No kapitalnie, no naprawdę jakby Ferrari świetnie. To jest bardzo smutne. Jeszcze bardziej dla mnie smutne jest to, w jaki sposób oni żegnają się z gościem, który naprawdę wiele im dał, który rzeczywiście jest częścią tej rodziny, który nauczył się tego włoskiego, który próbuje, który stara się. Jakby widać ten team spirit, widać było ten team spirit między Vettelem a Ferrari, no a teraz wygląda to bardzo smutno i mam wrażenie, że tak jak jeszcze na początku ta sytuacja, jeśli chodzi o jakby napięcie na linii Vettel-Ferrari, była do opanowania, tak teraz gdzieś już polecieliśmy po prostu w kosmos, jeśli o to chodzi.
ta sytuacja z ostatniego wyścigu, tak naprawdę jest to sytuacja, nie była to jakaś anomalia, że zespół miał inną na początku wizję strategii, no bo było tak, że Sebastian Vettel jechał i proponował zespołowi, żeby zostać na tych oponach, na których jechał do końca wyścigu, a przez radio słyszał, nie, naciskaj, naciskaj, będziemy zmieniać. No i naciskał przez 2-3 okrążenia, po czym oni się odezwali, jednak dobra, jednak nie naciskaj, zostajemy. A Vettel wtedy mówi, przecież właśnie to wam mówiłem. No i w każdym normalnym zespole jakby coś takiego się może zdarzyć, ale jak to się wydarza w Ferrari w takiej otoczce, no to od razu jakby rodzi to kolejne pytania. Pytany też był ciekawie Vettel po tym wyścigu, jakby na czym musi skupić się Ferrari teraz, jeśli chodzi o kolejne jakby swoje cele. Sebastian Vettel powiedział, wydaje mi się, że moja opinia nie do końca jest teraz ważna w Ferrari. I się uśmiechnął. Przy tym to było takie... To była taka wypowiedź, którą też, gdyby nie ta sytuacja, potraktowalibyśmy tam na zasadzie, a sobie zażartował, ale to pokazuje jednak, że no, kręci się tam w tym młynku w Ferrari niesamowicie i, no, i szkoda mi jest Vettela, no bo ci, którzy jakby napawają się też tym hejtem na Vettela i mówią, to 4 tytuły to w ogóle z bańki miało bez sensu, bo super samochód, a Ferrari to sobie w ogóle nie radzi, no to tutaj jakby dostają kolejne paliwo, no bo oczywiście Vettel nie jest w stanie o nic wielkiego powalczyć, chociaż ten ostatni wyścig przejechał naprawdę dobrze, więc ja uważam, że Sebastian Vettel powinien po prostu z Ferrari odejść i to, mówiąc brzydko, jak najszybciej, mówiąc wprost, jak najszybciej. Oczywiście wiązałoby to się na pewno z jakimiś kontraktowymi problemami, pewnie z jakimś finansowym odszkodowaniem, a może jakimś porozumieniem stron by się udało to rozwiązać. Wszystko zależy od tego, jak ten kontrakt jest skonstruowany. No ale zakładając, że rzeczywiście Sebastian Vettel podpisze kontrakt z Astonem Martinem, albo że już ten kontrakt podpisał na przyszły sezon, no to bez sensu jest męczenie się w tym momencie w Ferrari i jakby moim zdaniem wyszedłby bardziej... Czy nie to, że on po tym sezonie wyjdzie bez twarzy z Ferrari, ale w tym momencie to on by pokazał, że on stawia warunki, mówi, okej, tak mnie traktujecie, to proszę bardzo, ja udzielam jeszcze jednego wywiadu, w którym mówię, co i jak było i co mi się nie podobało i na tym kończymy. Dziękuję, dobranoc i widzimy się w kolejnym sezonie, ale już jako rywal. To byłoby fajne, to byłoby takie zachowanie z Cojones i to bym chciał zobaczyć. Nie spodziewam się, że tego się doczekamy, ale wyobraźcie sobie, że jeśli Sebastian Vettel by odszedł, no to w jego miejsce mógłby przyjść, ja obstawiam, raczej wydaje mi się, że oni skierowaliby się w stronę Kimiego Raikkonena. Pojawiały się opinie, że może w stronę Nico Hülkenberga by gdzieś spoglądali, no ale jednak wydaje mi się, że Kimi Raikkonen byłby tutaj najpewniejszą opcją, jeśli chodzi też o znajomość zespołu i tak dalej. A wtedy, w trakcie sezonu, zwalnia nam się miejsce w Alfie. I co to oznacza? Że do Alfy wkroczyć może ten, na którego wszyscy czekają. Czyli oczywiście Mick Schumacher. No i to oczywiście jakby wiem, że część z Was w to uwierzyła, ale oczywiście chodzi o Roberta Kubicę i spokojnie, bo sytuacja jest taka, że też mówił o tym Mikołaj Sokół ostatnio na antenie Eleven Sports, że kontraktowo jakby to jest zapewnione, więc chill, bez nerwów, jakby nie ma takiej sytuacji, że nagle tam Schwarzman czy Schumacher wskoczyliby w środku sezonu do Alfy, ale oczywiście odpłynęliśmy gdzieś bardzo daleko, no bo wiemy, że jakby, żeby to się wydarzyło, no to jeszcze, wiecie, sporo rzeczy musi gdzieś tam po drodze się poukładać, a nie nastawiałbym się na to, to raczej w ramach takiej dywagacji. No i właśnie, też jestem ciekawy Waszej opinii na temat tego, co Sebastian Vettel zrobi, co powinien zrobić i jak Wy na to patrzycie, co dzieje się w Ferrari. Ciekawostka jest taka, że na tym samym torze, czyli w Barcelonie podczas testów, Ferrari traciło do Mercedesa mniej więcej tam pół sekundy, no i mówiło się, dramat, przepaść, w ogóle tak. Teraz mamy trzykrotnie większą tę stratę Ferrari, no i jakby oni mówią, no tak, no w takim jesteśmy miejscu, trudno tutaj coś z tym zrobić. No więc naprawdę ta sytuacja Ferrari jest bardzo smutna. No i tutaj, tak jak z sytuacją Kubicy w DTM-ie, trzeba czekać. To tyle ode mnie. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną i wkrótce słyszymy się ponownie. Do zobaczenia. Cześć.